Witajcie na kanale Patenciaki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać takie oto przepiękne świeczki. Będą to świeczki ozdobione techniką dekupażu, czyli serwetkami z dodatkowymi ozdobami. Do zrobienia tych świeczek użyjemy dwóch takich podłużnych i dość dużych, wysokich świeczek. Ozdobimy je serwetkami. Ja wybrałam takie serwetki w róże. Jeżeli macie w domu jakieś suszone kwiaty, to możecie je również wykorzystać. Kolejne niezbędne rzeczy to pędzelki i wałeczek do tego, żeby rozwałkować serwetkę na świeczce. Przyda się miseczka, coś do wymieszania kleju. Tutaj mamy klej do papieru i tektury. Jest to klej introligatorski, do tego trzeba będzie dolać wody. Użyjemy nożyczek do tego, żeby wyciąć wzory. Możecie użyć takich większych, możecie specjalnych, mniejszych właśnie do wycinania serwetek. Może być Wam potrzebna pęseta do tego, żeby dokładnie nałożyć wzór. I przyda się też klej, może być to taki klej albo klej na gorąco do przyklejenia różyczek. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy wyciąć wzory z naszej serwetki. Tutaj, jak widzicie, na środku jest bardzo duża róża. Ten ogromny wzór wykorzystamy na tą większą świeczkę. A na tą mniejszą świeczkę wytniemy ten kształt róży. W takich miejscach, jak macie w miarę gładkie linie, możecie wycinać bardzo dokładnie, natomiast przy takich listkach możecie wyciąć tak wzór dookoła. Nasze wzorki już są wycięte. Tutaj jeszcze wycięłam też dwie takie maleńkie róże. Przydadzą nam się na tą mniejszą świeczkę. Zanim będziemy nakładać tą serwetkę na świeczkę, musimy ją rozdzielić. Serwetki zazwyczaj są trzywarstwowe albo dwuwarstwowe. O, tutaj są trzy warstwy. Musimy zostawić tylko tą kolorową część. Teraz delikatnie to rozdzielamy, żeby nam się nic nie podarło. Będziemy potrzebowali sporą ilość kleju. To jest klej, który rozpuszcza się wodą, więc tutaj będziemy dolewać wody. Nalejemy odrobinkę wody. Teraz musimy ten klej dobrze rozmieszać, żeby była gładka konsystencja. Zaczniemy od tej mniejszej świeczki. Najpierw sprawdźmy, jak tutaj będzie ułożenie wzoru. Troszkę tą różyczkę tak pochylimy. Zacznijmy od środka, żebyśmy wiedzieli, jak dokładnie wyrównać tą serwetkę. Smarujemy po prostu klejem po serwetce. Trzeba robić to bardzo, bardzo delikatnie, żeby Wam się nie porozrywała serwetka. Jeżeli trochę za dużo kleju Wam się tutaj nałoży po bokach, to delikatnie trzeba go zetrzeć. Jeden wzór już mamy przyklejony. Jeszcze z tyłu nakleimy dwie małe różyczki. Te różyczki już są przyklejone. Teraz, żeby wyrównać serwetkę, takim wałeczkiem z gąbki możecie delikatnie ponaciskać. Wtedy ta serwetka będzie całkiem gładka.
zaczynamy robić dużą świeczkę. Najpierw dopasujmy sobie nasz wzór serwetki. Trzeba owinąć, sprawdzić, jak to będzie wyglądać, w którym miejscu. Tutaj do góry troszkę może nachodzić, jak najbardziej. Tutaj również zaczynamy od środka. Zawsze trzeba zaczynać od środka serwetki, bo inaczej ona się za bardzo pomarszczy i nie przyklei się dobrze. Całą świeczkę już obkleiłam, jak widzicie. Teraz ją jeszcze odrobinę wałeczkiem wyrównam, żeby nasza serwetka była gładka. Tak wygląda duża świeca, zobaczcie. Wzór był na tyle duży, że praktycznie całość pokrył, tutaj została tylko wolna przestrzeń, ale to wygląda bardzo fajnie. Teraz jak macie suszone kwiaty, to możecie te świeczki przyozdobić. Ja tu mam akurat suszone róże, więc jak widzicie, będzie nam pasować. Ja w ten sposób tą różyczkę przykleję. Spójrzcie, jak wyglądają świeczki. Tak wyglądają te świeczki już gotowe. Jeżeli chcecie, żeby ta część, gdzie jest serwetka, była błyszcząca, to możecie pokryć to specjalnym klejem, specjalną bazą, która jest do kupienia i to się nazywa baza do dekupażu. Jak zapalicie świeczkę, to tutaj wszystko jest papierowe, więc spokojnie to się stopi razem ze świeczką. Możecie sobie zrobić oczywiście wersję samych świeczek ze serwetkami, bez różyczki. Natomiast tutaj mi to się tak bardzo podobało, więc dodałam te róże. Tak więc jeżeli macie możliwość uzyskać gdzieś takie piękne serwetki, na przykład na jakichś uroczystościach, zawsze sobie możecie jedną zachować i zrobić piękne świeczki w dowolnych wzorach. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie nasz kanał, już wkrótce pojawią się na nim kolejne patenciaki. Do zobaczenia w następnych filmach.